Dziś powiem wam o tym, co odpierdzieliłem w ostatni Black Friday. Kacper Bisans przedstawia. Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. A więc mamy to, mamy Black Week, którego zwieńczeniem będzie Black Friday, chociaż pewnie w niektórych firmach to będzie nawet Black Sunday, Saturday i tak dalej. Także pytanie brzmi, co z tym wszystkim zrobić, jak to ogarnąć? I powiem ci z perspektywy zarówno przedsiębiorcy, jak i klienta, jak do tego podchodzę, jakie mam doświadczenia. Zacznijmy może od bycia klientem. Ja z racji tego, że jak widzę fajne spodnie, fajne buty, to potrafię kupić 2, 3, 4 pary od razu hurtem, żeby potem nie myśleć, jak się zużywa, biorę kolejne, jak mi się znudzi kolor, biorę kolejne i tak dalej. Więc takie moje zakupy hurtowe to jest w jakiś tam sposób standard. No i rok temu stwierdziłem, że jest sobie taka marka jak Inna Bajka. Inna Bajka oczywiście nie jest sponsorem odcinka, ale no powiem, o co chodzi. Inna Bajka produkuje takie gotowe potrawy w kartonowych kubeczkach wegańskie. No i stwierdziłem, że czasem fajnie mieć taki zapychacz pod ręką. To jest w miarę naturalne, trochę przetworzone, ale generalnie lipy nie ma. Więc stwierdziłem, że kupię sobie takie coś. No i na Black Friday była promocja. Nie pamiętam, ile to kosztowało, ale finalnie kupiłem tego prawie cały garaż. W sensie kosztowało to, nie wiem, 800, 900, 1000 zł, nie pamiętam dokładnie, ale wydałem na to kupę kasy z myślą, że nie muszę zamawiać, nie muszę chodzić do sklepu, jest pod ręką, długi termin ważności, zjem. Tylko że w międzyczasie okazało się, że już jakoś tak mniej jadam takie gotowe potrawy, już mi trochę zbrzydło, bo ile można jeść to samo, nawet w kilku smakach, że jeden smak to w ogóle nie jest dla mnie, mimo że wydawało mi się, że jest, i tak dalej, i tak dalej. No i prawda jest taka, że po prostu mam w garażu do tej pory tą Inną Bajkę. Myślę, że jest już po terminie ważności, trochę się boję sprawdzić. No po prostu debil ze mnie, jak to ja się nazwać? Z całym szacunkiem dla prawdziwych debili, bo no nie wiem, jak można takie coś odpierdzielić, no ale ja jestem zdolny, mam ten gen cebulactwa, więc nabrałem się sam na siebie. Mimo że cena była wtedy faktycznie jakaś super atrakcyjna, to po prostu było to głupie. Na szczęście jest to niechlubny wyjątek i jak teraz słyszę o Black Friday, to nie mam w sobie żadnych uczuć. W sensie nie mam tak, że polowałem na coś, że czekam, aż moja ulubiona konsola do gier stanieje o 50 zł. Nie, nie mam nic takiego i polecam się mocno zastanowić, bo raczej jest to truizmem, że wiele promocji to nie promocje, tylko po prostu skreślona cena fikcyjna i tyle. Natomiast warto podejść do tego racjonalnie. Po pierwsze, zastanowić się, czy czegoś faktycznie potrzebujesz, czy to jest potrzeba, czy zachcianka. Po drugie, nawet jeżeli wydaje ci się, że to jest potrzeba, no to może warto pomyśleć, jak często będziesz tego używał, co z tym zrobisz, czy to nie pójdzie za chwilę w kąt. Ja na przykład w ubiegłą niedzielę stwierdziłem, że skoro siostrzeńcy do nas przyjeżdżają, to no to kina zamknięte, nie ma żadnych rozrywek. A wiadomo, że jesteśmy patologiczną rodziną, która nie potrafi ze sobą przebywać, więc pomyślałem, że to jakoś uatrakcyjnie. Oczywiście nie, żartuję, rodzinę mamy fajną. Natomiast stwierdziłem, że można jakoś to urozmaicić i kupiłem starego Xboxa 360 z Kinectem, czyli z takim sensorem ruchu, z grami takimi ruchowymi, doskonale wiedząc, że to będzie się kurzyło. Tylko że jeżeli mogliśmy zagrać w jedną niedzielę, później jeszcze wpadną raz, drugi, trzeci, a potem to będzie raz na pół roku czy raz na rok odpalane, to jak wydam 3,5 słówki na jakąś starą konsolę, to nie ma problemu. To są 2-3 wyjścia do kina, 4-osobowej rodziny. Więc jakby tutaj nie oszukuję się, że nas to będzie bawiło mniej żonę czy ich po prostu cały czas non-stop, tylko traktowałem to jako fanaberię. Kiedyś ta konsola pewnie kosztowała 2-3 tysiące, teraz jest stara, ale dalej grywalna, więc jest to przemyślany zakup i przemyślanie, spodziewam się tego, że to nie będzie nas bawiło w kółko
jest to chwilowa zachcianka, nie ma problemu. Natomiast jeżeli ty się łudzisz, że warto kupić nowy komputer, bo on będzie wydajny, potrzebny do pracy i musisz go kupić teraz, no to nie musisz. Poza tym kupowanie sprzętu elektronicznego na osobę prywatną mija się z celem, ale to jest zupełnie inny temat. Także przemyśl, ochłoń, okazje są cały czas. Na przykład Zalando, chyba teraz największa e-commerce'owa marka z ciuchami, no to tam regularnie są promocje. Tam ja potrafię coś kupić, potem rozmiar jest zły, zwracam i okazuje się, że jest kolejny kupon, kolejna obniżka i tak naprawdę teraz w tym momencie na Black Week jest 20% zniżki. Kupowałem 2 tygodnie temu, też był inny kupon, też na 20%, także nie dajmy się zwariować. Więc to pod kątem klienta. Natomiast pod kątem sprzedawcy to też jest to trochę dziwna sprawa, gdyż iż ponieważ reklamy na Black Friday są najdroższe. Jest największa konkurencja, po prostu wszyscy ładują reklamy w Google Ads, w Facebook Ads, na Allegro Ads. Po prostu jest duża konkurencja, więc to wszystko jest droższe. No i pytanie, czy chcesz brać udział w tym wyścigu szczurów? Być może warto, bo jednak sporo ludzi oszczędza jakieś pieniądze i planuje w ten tydzień, w ten piątek wydawać je. Więc jak najbardziej można w ten trend pójść, ale też zastanów się, na jakich warunkach. Po pierwsze, jakieś promocje typu połowa ceny i tak dalej, to zawsze jakoś nie bardzo mi to pasuje, bo klient, który kupił Cię wcześniej, który dał Tobie zarobić, pozwala Tobie żyć teraz, bo zapłaci Tobie kiedyś, teraz masz na firmę, na rozwój firmy, kupił Cię produkt, no to jeżeli on zapłacił pełną cenę, a teraz produkt dalej jest pełnowartościowy, a Ty obniżasz tą cenę na 50%, no to ktoś tutaj się czuje wydymany. Więc jeżeli nie chcesz, żeby klient się czuł wydymany, to pomyśl, jak to zrobić w sposób elegancki, w jaki sposób zachęcić tych klientów, którzy jednak żerują na niższe ceny, tam łapacze promocji, łowcy promocji i tak dalej. To zrób to w sposób jakiś elegancki, tak żeby to nie było chamskie, bijące te po oczach i nie fair w stosunku do poprzednich klientów. I jak to można zrobić? My na przykład mamy w ekspertia.com.pl tylko pełnowartościowe produkty. My nie czujemy potrzeby przecenienia książki o 50%, skoro dalej jest super merytorycznie, więc nie robimy promocji żadnych. Z jednym wyjątkiem. Stwierdziliśmy, że na Black Week zrobimy darmową wysyłkę. Także mamy DDD, czyli dni darmowej wysyłki. Tutaj pozdrawiam Michała Szafrańskiego, bo to chyba on wymyślił taki skrót. I fajnie. I ludzie, którzy chcą kupić jedną książkę pojedynczą, no to wtedy też mogą sobie skorzystać z darmowej wysyłki i wtedy rzeczywiście to jest jakaś obniżka. A osoby, które tak z reguły u nas kupują, czyli kupują po kilka książek, no to faktycznie też ta wysyłka może się rozkłada już na kilka książek, ale zawsze to te kilkanaście złotych do przodu. I to jest taka niegroźna promocja, taka w porządku do poprzednich klientów, jest ok. Nie jest to inwazyjne, a z drugiej strony może to być taki game changer, taka drobna zmiana, która rzeczywiście przekona te osoby, które nie mają takich budżetów i po prostu chcą zaoszczędzić. Więc tak to robimy. Robimy jeszcze w Instytucie Lingwistyki delikatną obniżkę, przy czym ta obniżka już bywała kiedyś, czyli raz na jakiś czas, raz na pół roku może, jest taki webinar na którym przedstawiamy nasz produkt i wtedy też jest ta obniżka. Także to jest taka obniżka cykliczna, jak najbardziej dla klientów, którzy są bliżej nas, którzy też poświęcają czas, żeby zobaczyć jakieś dodatkowe treści, oni otrzymują też rabat. Też w porządku. I do tego zrobiliśmy premierę naszej gry planszowej Expert Bentleyu i tam również jest darmowa wysyłka i cena jest, myślę, że raczej nie będzie zmieniana, ale być może tam delikatnie ona pójdzie w górę, więc też jest dla ludzi, którzy kupują w przedpremierze, jakaś forma rabatu. I to jest w porządku, i to jest ok, jak najbardziej. W ten sposób można, ale bez pełnego szaleństwa. Pomyśl, jak się wbić w ten Black Friday, ale nie w taki sposób, żeby dokładać do firmy, żeby twój pracownik musiał tutaj przychodzić w sobotę, obsługiwać te całe zamówienia z piątku, które i tak są po kosztach, albo wydaje się, że masz marżę, ale jak odliczysz tutaj prowizję
pośrednika płatności, albo Allegro, albo czegokolwiek innego, albo Facebook Ads, okaże się, że ten zysk nie jest wart zachodu. Także ja uważam, że lepiej sprzedać mniej, ale z większą marżą, z założenia oczywiście, bo nie w każdej branży. Także na spokojnie podejść sobie do tematu Black Friday, być może zrobić Black Wednesday w połowie stycznia na przykład. Czemu nie? Stwórz swoje Black Wednesday i wtedy, kiedy się ludzie mało reklamują, walnij reklamę i też będzie fajnie. Także na relaksie. Tyle ode mnie. Ja lecę do paczkomatu. Rafał Brzoska tutaj przygotował dla mnie paczkę. Także wszystkiego dobrego. Hakuna Matata. Cześć. Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.